Dzień dobry. Witam w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie wywiad z gościem. Moim gościem jest Miłosz Popko. Dzień dobry Państwu. Z Grabika. I spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o wyprawach długodystansowych, ponieważ Miłosz dwa lata temu? Chyba dwa lata temu, tak? Przyjechałeś rowerem dookoła Polski. Zrobimy tą rozmowę w formie wywiadu, ale też trochę w formie rozmowy, ponieważ u mnie na kanale zamieściłem ostatnio relacje z przejścia głównego szlaku sudeckiego, czyli z jednej strony wywiad z Miłoszem jako tym, który przyjechał Polskę dookoła rowerem. Też jestem ciekawy, jak ty pokonałeś swoją trasę. Tak, więc to będzie wywiad, ale też z elementami rozmowy, a jak ktoś jest zainteresowany zobaczeniem relacji, to zapraszam do poprzedniego filmu na kanale. Dobrze, żebyśmy wiedzieli, o czym w ogóle mówimy, to opowiedz w ogóle, jak przebiegała trasa. Ile to było kilometrów, którędy jechałeś? Tak, trasa miała około ponad 4000 kilometrów. Przebiegała praktycznie wzdłuż granic okolicznymi miejscowościami. Było tam bodajże kilkadziesiąt miejscowości wyznaczonych. To była trasa wyznaczona przez rowerowy rajd dookoła Polski. To są wyznaczone miejscowości, około kilkadziesiąt, często turystycznych, które zawierają jakieś ciekawe miejsca. I to mi ułatwiło planowanie trasy, bo mogłem sobie jechać wzdłuż tych miejscowości i odwiedzać miejsca też ciekawe, nie? W ten sposób. Czyli to była trasa zaplanowana już z góry też przez kogoś, czy jeszcze dodawałeś jakieś elementy od siebie? Tak, dodawałem czasami jakieś elementy, no bo na przykład chciałem zobaczyć jakiś zamek, dodałem sobie część trójstyków, chyba tylko jeden z granicą białoruską mi się nie udało zdobyć. Najdalej wysunięte punkty Polski na zachód, wschód, północ i południe, to też tam dojechałem, więc tak troszkę sobie to rozszerzyłem na własną rękę. Dobrze, ja tylko dodam, że tutaj mam przygotowane pytania. Część z tych pytań jest zadanych przez uczniów, których poprosiłem o zadawanie pytań, więc część pytań jest od nich. Na początek, skąd pomysł w ogóle na wyprawę dookoła Polski? Kiedy to się zaczęło, zaczął ten pomysł? Skąd to się wzięło? To się wzięło być może z mojej takiej pierwszej wyprawy, gdzie chciałem coś zrobić fajnego, gdzieś wyjechać na jakiś dłuższy wyjazd. No i tak stopniowo to do mnie dojrzewało. I w któregoś dnia tak zaplanowałem sobie, że już mam dość siedzenia na miejscu. Był też czas... To był czas chyba COVID-u, już chyba się zaczynał, że trzeba było coś zaplanować w kraju, bo nie można było czegoś za granicą, bo trochę nie wiadomo co to będzie, więc wymyśliłem, że to raczej w Polsce i właśnie wyszło to, że stopniowo dookoła Polski. Gdzieś w internecie też znalazłem jakieś informacje, że są takie właśnie drogi, później znalazłem, że to jest ten rowerowy rajd dookoła Polski i na podstawie tej trasy też jechałem. A jeszcze mi powiedz, czy skoro to było 2 lata temu, to ten pomysł się wziął, nie wiem, 2,5 roku temu, czy z 5 lat temu? Jak wyglądały przygotowania? Czy to pomysł gdzieś zakiełkował dawno temu, czy tak bardziej spontanicznie, że pomysł tak naprawdę, jadę i za 3 miesiące wyjazd? Tak naprawdę wpadł kilka miesięcy wcześniej. Najpierw dorosło tak stopniowo. Najpierw ktoś podrzucił pomysł, żeby przejechać dookoła Tatr. Tam jeszcze moja dziewczyna była, powiedziała, żeby przejechać wschodnią granicę, a tak myślę, to czemu nie całości? Żeby nie całość zrobić. No tak, no skoro jesteśmy na zachodniej granicy. No już sobie przedłużę ten urlop i zrobię więcej. No i jakoś tak doszło to do mnie. Czyli tak naprawdę może od marca do czerwca, lipca takie planowanie było. To niedługo. A ile przygotowywałeś się do wyprawy już tak pod względem sprzętu, pod względem kondycji? Czy były jakieś specjalne przygotowania tego typu? Jeździłeś rowerem wcześniej dużo, czy...? Kondycyjnie może niekoniecznie się przygotowywałem pod to specjalnie, no bo czasami biegam, zdarza mi się. No tak, spotykamy się przy okazji Żabskiego Parkrunu, też jest film tam na kanale z relacją, więc jakby ktoś... Rowerem to jeżdżę sporadycznie, że tak powiem. No nie jestem jakimś kolarzem. Wcześniejsze jakieś moje wyjazdy to też nie były zbytnio długie. No to nie jest też jako wyścig, tego nie traktowałem, więc jechałem powoli i szukałem jakichś ciekawych miejsc, spokojną jazdą zwiedzałem. Okej, okay, a jeżeli chodzi o sprzęt? O długie przygotowania, jakiś specjalistyczny sprzęt trzeba było mieć? Dokupowałeś dużo rzeczy? Specjalistyczny sprzęt, takiego jak się pewnie nie ma na co dzień, no to domyślam się, że to są sakwy rowerowe,
Jakieś ładowarki do telefonów, czy coś takiego. I tak naprawdę, no nie wiem, aplikacje do map. Mhm. Jakieś czyli... obycie z, takie ze sprzętem, żeby umieć to naprawić w trudnych sytuacjach, gdy nie masz, gdy jesteś w lesie, że tak powiem, i musisz sobie poradzić ze wszystkim, co ci siekolwiek zepsuje. Okay, czyli nie za wiele. A jakim rowerem jechałeś? Czy to też był jakiś specjalny rower, czy... To był rower trekkingowy, taki dość starego typu jeszcze, którego dostałem od szwagra, który gdzieś też go tam kupił używanego, który, także on ma kilkanaście lat na pewno, także to nie był jakiś nowy super lekki rower, czyli chciałem też to udowodnić, że można na czym się chce to zrobić i nie trzeba do tego sprzętu za kilka tysięcy złotych, tylko wystarczy mieć chęć tak naprawdę, żeby czyli, to zrobić. Aha, czyli da się, bo to teraz też nieraz chyba w turystyce jest trochę takie przekonanie, że trzeba mieć bardzo dobry sprzęt, żeby tak, cokolwiek ja zrobić. Tak, właśnie też to zauważyłem, że ludzie kupują jak najdroższy sprzęt, żeby mieć pewność, że to się uda, a często jest tak, że no, też może ci się coś popsuć, a trzeba w jakiejś trudnej sytuacji to naprawić, nie? Pewnie też miałeś tak, że nie wiem, szukałeś jakiegoś super, nie wiadomo, plecaka. No, zawsze wiadomo, że zawsze jest ta pokusa, żeby wziąć coś lepszego i jakiegoś droższego, bo mamy wrażenie, że to będzie lepsze. No ale to też nie można się tak zafiksować na tym, że bo w końcu można nigdy nie skompletować tego sprzętu i nic nie zrobić, nie? Później koszty tak rosną, że... Tak, no ja akurat a propos tej wyprawy, nie wiem, chyba wspominałem o tym na filmie, to plecak kupiłem za 15 zł, więc... Aha, no i bardzo szanuję. więc da się. Zrobić wszystko. Ale... To ile miałeś litrowy plecak? Ile litrowy? Plecak był litrowo chyba 40 litrów. 40-50 litrów. Uh-huh. I w takiej dobrej cenie ci się udało kupić nawet? Tak, za 15 zł? No, używany oczywiście, uh-huh. Nie? Używany oczywiście w sklepie z odzieżą używaną trafił się i przeszedł całą trasę też, więc wszystko da się zrobić. Czyli można. Można rzeczywiście. Tylko trzeba po prostu poświęcić więcej czasu na szukanie. Szukanie tych rzeczy, jakieś kuchenki, nie wiem, czy też brałeś. Tak, ja miałem kuchenkę na początku. Założenie było takie, żeby gotować sobie w trakcie trasy. Mhm. Miałeś też kuchenkę? Tak, no miałem taką kuchenkę gazową z kartuszem. U mnie założenie było takie, że będę sobie gotował w trakcie trasy, coś podgrzewał, ale potem w połowie trasy odesłałem to jednak. Życie to zweryfikowało. Tak. Znaczy nie jest to tak, że się nie przydaje, bo to było fajne, ale no jednak parę rzeczy nie używałem zbyt często, nie było mi niezbędne i jakieś 2,5 kilo ekwipunku później otłudziłem plecak w połowie trasy. I odesłałem, więc to też jest fajny taki tip, że nawet jak się czegoś weźmie za dużo, to można w każdej chwili to odesłać. A jak weźmiemy czegoś za mało, to też nie jesteśmy na Syberii i zawsze można dokupić. W sklepie coś dokupić, więc to też dobrze jest planować, ale też zawsze mamy możliwość jakiegoś manewru jeszcze po drodze. Myślę, że to też doświadczenie robi swoje, bo stopniowo już wiesz teraz, co byś zabrał, co byś nie zabrał. Tak jest. To właśnie o to doświadczenie jeszcze dopytam. Czy wcześniej jeździłeś na jakieś takie dłuższe dystanse? Tak. Jakieś wycieczki 2-3-dniowe na przykład najpierw? Mój pierwszy wyjazd... W ogóle wcześniej, zanim zaplanowałem swój pierwszy wyjazd, przejechałem się 40 km na rowerze. Uznałem, że jestem w stanie robić 100 km dziennie. Aha. Może było to głupie, ale jednak skoro zrobiłem w kilka godzin z 40 km, to uznałem, że w cały dzień jestem w stanie to zrobić. Pierwszy taki dwudniowy wyjazd to był z Poznania do Żar. To też jechałem z dziewczyną. I zrobiliśmy wtedy 2 dni po 100 km. Z noclegiem w podrodze w Sławie. Uznałem, że się da. Mhm. I to było w maju. I w lipcu wyjechałem na swój pierwszy wyjazd, taki długi rzeczywiście. To był, planowałem dojechać do pod Mont Blanc. No jednak plany musiałem zmienić po drodze i dojechałem tak naprawdę do niemieckich Alp. Wyszło mi tam około 1000 km. Aha, ale jako pierwszy wyjazd. Ale doświadczenia wcześniej zaczynałeś od jednodniowego jakiegoś nocego. Tak, jednodniowego, no ale to zupełnie inny ekwipunek był tak naprawdę, no nieporównywalnie mniejszy. No ale doświadczenia się przydają, nie? Tak, ale no dobrze, że go zrobiłem, bo... Bo to dużo pomogło. Tak, lepiej chyba zweryfikować coś na jednodniowym wyprawie niż później. Ja miałem tak samo, że też najpierw zrobiłem sobie taki jednodniowy po prostu nocek gdzieś tam w górach, a potem
dosyć szybko już przeszedłem na ten, bo trochę to tak jest, że jak jesteś w stanie przenocować jedną chyba nockę gdzieś w terenie, to potem już chyba nie ma większego problemu, żeby to wydłużyć po prostu, nie? Tak, no tak nie naprawdę jak masz jedną noc, no to już się ten nocleg, ten ekwipunek tak bardzo nie różni. Tak, chyba większy przeskok jest, żeby w ogóle spróbować tą jedną rzecz zrobić na początku, niż potem, żeby to wydłużyć w czasie, nie? Tak, tak, no bo ten przeskok już musisz mieć wszystko to samo, tak naprawdę, tak, żeby tylko mieć jeden nocleg, a bez noclegu, no to wiadomo, nie odchodzi ci namiot, jakiś garnek z jedzeniem, czy cokolwiek innego, no, rzeczy na przebranie, no, do spania. Okej, skąd w ogóle wziąć motywację do takiej wyprawy? Jak się w ogóle za to zabrać? Czy trzeba mieć jakąś specjalną, nie wiem, siłę woli? Jakiś być ultra wytrzymałym, coś w tym stylu, czy po prostu trzeba lubić trochę sport i każdy jest w stanie to zrobić? Skąd wziąłeś motywację? Skąd wziąłem motywację? Myślę, że no, trzeba lubić trochę wysiłek, no bo... No trochę trudów na trasie trochę trudów jest, no jest zmęczenie, nie oszukujmy wiadomo. Się. No ale chyba chęć przygody, tak samo chyba pewnie u ciebie było, że zrobienie czegoś fajnego, zobaczenie kilku miejsc ciekawych. To może zapytam też tak, no bo miejsca ciekawe można też zobaczyć podjeżdżając sobie w różne miejsca po kolei. To jest zupełnie inny tryb podróżowania. A skąd wziąć motywację, żeby po prostu przygody. Się spakować i na długim dystansie to zrobić? Bo to jest jednak trochę inna para kaloszy. Bo jeżeli dojeżdżamy gdzieś samochodem, to ta droga jest takim elementem mało przyjemnym, a tu już wychodząc z domu zaczyna się twoja przygoda. Pewnie też tak miałeś. No tak, no to w sumie dobrze powiedziane. Idąc już masz swoją drogę, nie? Swoją przygodę. No w sumie tak, w sumie dobrze powiedziane. Nie? Droga samochodem jednak jest takim tylko takim czymś koniecznym. Obowiązkiem czymś takim, koniecznym, że musisz dojechać i tak. Dopiero wtedy się zacznie wyjazd twój. Dobra. Co jadłeś po drodze? Czy to był suchy prowiant? Tutaj już wspominałeś o kuchence. Czy dużo gotowałeś, czy raczej suchy prowiant? Jak to wyglądało? W tym przypadku. Rano jakaś owsianka, w ciągu dnia no to podjeżdżałem do sklepu, jakieś szybkie bułki na sucho, z serkiem, banany, czekolada i dopiero wieczorem jakiś taki większy posiłek, no to często było po prostu proste, kasza z sosem, jakieś soczewica do tego i już był nocleg, bo to już było. Ale większość późno. Na kuchence, tak? Większość na kuchence. Jeden taki ciepły posiłek rzeczywiście, że to mówię, ten obiadokolacja. Taka, a w ciągu dnia suchy prowiant. Aha, czyli bardziej samowystarczalnie, nie, że raczej restauracje mniej trochę? Nie. Aha, raczej nie. Czyli jakby w 100% samowystarczalność. A ty jak? Samowystarczalność? Jak sobie radziłeś z tym? No ja na początku miałem kuchenkę i tak samo, no dzień praktycznie chyba zawsze od owsianki się zaczynał, bo to jest takie no, mała paczka, syci. To fajnie. Syci, mało miejsca zajmuje. Łatwe do przyrządzenia. Szybkie danie. Tak, szybkie danie. No w ciągu dnia to też suchy prowiant, ale nieraz jednak jak mijałem jakąś miejscowość, no to dziś się zaszło na obiad, bo też czasem zjeść coś dobrego, jednak no jednak jak się idzie, to trochę tego do plecaka można mniej spakować niż na rower. Tak, to też prawda. Więc trochę jest mniejsze pole manewru z jednej strony. No więc suchy prowiant, na początku kuchenka plus od czasu do czasu jakaś restauracja. Tak. Tak to wyglądało. Jak wyglądało u ciebie codzienne planowanie dnia? Czy miałeś jakby odcinki zaplanowane już z góry na całą trasę? Czy to było tak, że rano wstajesz, patrzysz na mapę i a dobra, to dzisiaj sobie dojadę gdzieś tutaj i tu zanucuję? To było tak, że nie da się zaplanować całej wycieczki tak długiej siedząc w domu. Bo nigdy nie jesteśmy w stanie ocenić, gdzie dojedziemy. No jeden dzień, dwa dni jesteś maksymalnie w stanie zaplanować, ale później zaczyna ci się to rozjeżdżać, bo złapiesz gumę, będzie lał deszcz, nie pojedziesz tyle, zrobią się, nie wiem, nie zauważyłeś podjazdu jakiegoś na mapie, który znacznie ci spowolni, a jednego dnia będziesz miał bardzo dobry dzień i ci będzie jechało dużo lepiej. Po drodze, nie wiem, zobaczysz coś fajnego, chcesz to zobaczyć, więc to ci się trochę może rozjechać, że tak powiem. Nie wiem, jak ty planowałeś sobie, bo... Znaczy ja miałem tak samo, ja miałem z góry jakiś taki ramowy plan, mniej więcej odcinkowy. No i też planowanie to tak naprawdę rano gdzieś przy mapie. Rano planowałeś? Rano, coś. Tak. Rano ja nocowałem trochę w terenie, trochę w schroniskach, no i zazwyczaj starałem się to zrobić tak, żeby po prostu dany odcinek zakończyć gdzieś nieopodal schroniska. Żeby mieć pole manewru, że nie wiem, będzie się zbliżała burza, no to wtedy można gdzieś do schroniska się udać. Okay. A jeżeli będzie ok, no to wtedy gdzieś w okolicach schroniska
Znaczy nie, że przy schronisku, tylko nie wiem, z 5 km dalej chociaż. Bo miałeś jakiś namiot przy sobą? Ja miałem tak zwanego tarpa, tego 3x3. Okej. Okay. Taki daszek, noclegi albo na glebie, albo w hamaku od czasu do czasu. No więc schronienie było. Nocowałem raz w deszczu, ale no raz zdarzyło się na przykład, zdarzyło się to, że po prostu rano wziąłem nocek w schronisku i faktycznie była burza. Mhm. Więc tutaj po drodze w górach mamy te schroniska jednak. Także dobrze jest sobie czasem to zaplanować tak, żeby gdzieś mieć możliwość około tej 20 być, nie wiem, w promieniu 5 km od schroniska i to jest przynajmniej to pole manewru. Tak? Moskitery jakąś miałeś? Czy... Nie miałem. Gryzły cię komary, robaki jakieś? No wspominam o tym na filmie, miałem... O to zaraz jeszcze zapytam ciebie też o kryzysy. Ja miałem na drugim noclegu taki największy kryzys właśnie przez komary. Mhm. Bo po prostu zatrzymałem się w jakimś takim miejscu, nie wiem, czy to jakaś... Czasem ta aktywność komarów jest chyba zależna od pogody. Też. I wtedy była chyba jakiś taki najgorszy dzień, że po prostu no, nie mogłem chyba zasnąć z 3-4 godziny, bo musiałem się tak zawinąć śpiworem tutaj, tylko zostawić sobie takie miejsce do oddychania, a i tak się zaczynały pchać, nie? I to był taki największy kryzys na trasie z mojej strony. I przy okazji zapytam u ciebie o jakiś największy kryzys na trasie, jaki miałeś? Chyba początek, bo jak wyruszyłem tu z domu, to od tak naprawdę trzeciego dnia przez półtora tygodnia praktycznie codziennie padało. To był taki odcinek przez góry. Więc to trochę było, że tak powiem, męczące, gdy ci mokną codziennie wszystkie rzeczy, nie masz kiedy się wysuszyć. I było troszkę demotywujące, że tak powiem, ale po tych kilku dniach, tygodniu się to tak skończyło. Jak ja już dojeżdżałem w Bieszczady, to było pięknie i... Siły wróciły, ale... chęć do dalszej jazdy. Ale kryzys bardziej ze względu na pogodę, czy kryzys jakiś taki fizyczny też był? Fizyczny też chyba miałem taki jeden, że mi jakoś noga spuchła. Mhm. Nie mogłem za bardzo nią naciskać, no to naciskałem trochę drugą nogą. Troszkę sobie więcej szedłem z tym rowerem go pchając. No ale po dwóch dniach mi to jakoś zeszła ta opuchlizna. Widziałem, no była taka napuchnięta ta noga, że prawie kostki nie było widać. Ale mi to jakoś przeszło, po kilku dniach posmarowałem, więc... No wiadomo, to też się organizm chyba przyzwyczaja jednak do takiej rutyny, do wysiłku. No tak, to trochę nawet tak jest, jak zaczynamy biegać, że zaczynamy biegać po dwóch minutach, jesteśmy zmęczeni. Tak. W piątej minucie biegu już się organizm trochę przyzwyczaja, więc chyba to można analogicznie trochę do trasy porównać, że zawsze ten kryzys chyba jest raczej na początku trochę. Tak, tak. I ważne też, żeby nie zrezygnować za szybko chyba, nie? Chyba w ogóle jest taka teoria, że 11 treningów, jeżeli wytrzymasz 11 treningów, nie jesteś w stanie zrobić bez omijania, to już twój organizm się przyzwyczai do tego, ty psychicznie też się nastawisz, że jesteś w stanie coś takiego wykonywać do takiej rutyny i jak się z tym zachowywać i już przechodzisz dalej, nie? Że nie zrezygnujesz tak łatwo, nie? Po tym. Także tutaj, gdyby ktoś chciał spróbować czegoś takiego, to taki apel, żeby w tym drugim dniu nie rezygnować. Tak, no bo to powoli się przychodzi do tego, że to jest przyjemne i się organizm przyzwyczaja i dajemy radę tak naprawdę. Tak, no chyba, że to... Proszę się nie zrażać. Nie? Chyba, że jakaś tam kontuzja będzie się przeciągać drugi, trzeci, czwarty dzień. To może to jest jakieś złamanie czy coś. No to wtedy już też nie iść w zaparty, ale jeżeli to jest jakiś taki lekki kryzys, to też żeby to przetrwać, bo potem zazwyczaj jest lepiej. Tak, tak. Tutaj jeszcze tylko chciałem wrócić do tego, mówiłeś, że nie da się tego zaplanować. Mhm. To chciałem tylko powiedzieć, że spotkałem na swojej trasie chyba grupę czterech osób. Tutaj zaraz jeszcze do tego przejdę. Spotkałem grupę czterech osób, którzy szli GSS, zaplanowali sobie trasę na 18 dni i właśnie mieli noclegi zaplanowane już z góry wszędzie. Aha. Codziennie nocleg już mieli zaplanowane, po prostu mieli odcinkowo podzielone. Mhm. Więc tak też się da. Ale tutaj, jako że ty jechałeś rowerem, to chyba jest... Większa różnica kilometrów. Większa pewnie. Różnica kilometrów zdecydowanie, no bo jak jedziesz 100 km dziennie rowerem, tak. Coś złapiesz gumę rano, no to jednak zanim, nie wiem, nie będziesz miał na miejscu zestawu naprawczego, no to jednak możesz mieć tą przerwę chyba dłuższą, a jednak jak idziemy piechotą, to chyba jest No to trochę... masz, no nie wiem, 5 km możesz mieć rozbieżność, czy coś trochę takiego. Trochę chyba. A tutaj jednak możesz... 40 km być gdzie indziej niż chciałeś, nie? Tak jest, naprawdę. Więc oczywiście zaplanować przynajmniej pieszo, znam,
Wiem, że są ludzie, którzy tak zrobili, pewnie rowerowo też, ale... Da się, ale no to ale... potrzeba by na pewno więcej czasu na to przeznaczyć, ja tego czasu nie miałem, aby przygotować tą trasę tak dokładnie, więc planowałem to tak naprawdę noc wcześniej, każdy dzień. Po dojeździe na jakieś miejsce wyznaczałem sobie, że gdzie mniej więcej dojadę, później po godzinie, po południu, że tak powiem, szukałem miejsca, gdzie mogę iść przenocować, że tak powiem, czy jakieś ustronne miejsce, albo gdzie będę mógł się rozłożyć. Z jaką prędkością jechałeś? Czy na trasie trzeba się śpieszyć, czy jechałeś na spokojnie? I ile godzin samej jazdy rowerem dziennie było? Czy trzeba się spieszyć? No zależy, ile sobie zaplanujemy tak naprawdę, jaką sobie maszrutę narzucimy. Nie da się jechać z sakwami szybko. To jest kilkanaście kilometrów na godzinę tak naprawdę, czyli takiego szybkiego biegu, że tak powiem. Mhm. Tempo. No na pewno jest to jakieś też zmęczenie, no bo jechać 20 km na godzinę przy takim, to tylko można jechać po płaskim bardzo, albo z wiatrem. No gdy są górki, no to już wiadomo, że ciężko jest się spieszyć, że tak powiem. To ile przejeżdżałeś dziennie? To już chyba wspomniałeś. Około setki. Około 100 km. Starałem się. I ile to jest godzin w rowerze dziennie? Ile to jest godzin w rowerze? Mniej więcej. Ja wiem, 7, czasami 5 godzin takiej jazdy. No 5 może przesadziłem, to jest dobra rzeczywiście droga, a czasami trochę więcej. Tylko że to nie jedziesz cały czas tak naprawdę, no bo musisz się zatrzymać, się napić, coś zjeść. Później, coś zobaczyć. Tak, coś zobaczyć. Wiadomo. Wiadomo. To też się tak nie da. Czyli tutaj chciałbym się też odnieść do tego, że no bo ktoś, kto nie robił takiej trasy, może się wydawać, że to jest bardzo dużo, ale jeżeli już jesteś w ciągu dnia, zaplanujesz sobie taką wycieczkę i jesteś w ciągu dnia tylko na trasie, nie że jedziesz, nie wiem, po pracy się tak, przyjechać rowerem. Tak. No masz cały dzień do dyspozycji. Tak, masz cały dzień do dyspozycji. Jechałeś latem, tak? Tak. Czyli ten dzień jest bardzo długi. Jeżeli masz cały dzień do dyspozycji, to te 5-6 godzin tak naprawdę to się nie odczuwa tego chyba za mocno, nie? No nie odczuwa się tak za mocno, no. Więc dzielisz to tak naprawdę na cały dzień. Dokładnie. Czyli To się jakoś tak rozjeżdża, no bo pojedziesz sobie zobaczyć jakieś miejsce, no to odpoczniesz, w międzyczasie się przejdziesz, coś zobaczysz. No. Tak, bo tutaj... Bo ty jak? Ile godzin szedłeś? Pewnie cały dzień, no to iść się da rzeczywiście cały czas. Tak, no właśnie zmierzam do tego, że komuś, kto tak słucha, może się wydawać właśnie, że jak ktoś po pracy sobie przyjedzie i przejedzie z 40 km, że to jest takie mocno męczące, ale tutaj na trasie mamy cały dzień. Ja przechodziłem dziennie jakieś średnio 35 km dziennie, co się też może wydawać bardzo długim dystansem. No, to już to jest. No ale właśnie jako, że mamy na to cały dzień, jak śpimy gdzieś w trasie, no to jednak to nie jest takie spanie trochę jak w łóżku, jednak jest tak kapkę mniej wygodnie. No. Wstaje się zazwyczaj gdzieś 6-7. No tak. I zaczyna się marsz i do 9 praktycznie jest czas na to. Pakujesz się i... No, pakujesz się, tu jakaś przerwa i to się tak rozkłada w ciągu całego dnia, że nie jest to aż, tak aż strasznie odczuwalne. Tak. Więc tutaj jak ktoś słucha, że to jest 100 km dziennie rowerem, czy tam 30-35 na piechotę, może się to wydawać tak bardzo dużo, ale jednak jak jest się w trasie cały dzień, to trochę jeżeli to się inaczej rozkłada wygląda. Na cały dzień, to tak nie jest takie obciążające rzeczywiście, jakbyśmy mieli to zrobić w kilka godzin tak naprawdę. Tak jest. Krótkie pytanie, czy nie męczyłeś się? No, wiadomo, że się męczyłem. Nie jest to robotem. No, ale jednak chęć zobaczenia nowych miejsc dodawała jakieś tam siły. Regeneracji. Chyba najgorzej było z noclegami, gdy no, spałem w jakimś niepewnym miejscu i nie do końca się można było zregenerować i trzeba było jechać następnego dnia znowu. Nie? To takie było najbardziej chyba wymęczające. A, no, nie wiem, jak u Ciebie, pewnie miałeś bardziej spokojne miejsce, bo przez Park Narodowy czy w okolicach schronisk to miałeś możliwość noclegu. No tak, no, nie miałem jakiejś takiej przygody, żeby coś tam zwierzęta zakłócały spokój, czy ludzie. Raz miałem tylko takie miejsce, że zacząłem się rozkładać, a okazało się, że za krzakami idzie linia kolejowa i zaczął gwizdać pociąg. No, ale w nocy już nie jeździły linie, więc... Ale na torach nie leżałeś. No nie. Nie, tak źle nie było. Tu wspominaliśmy o tych kryzysach i jeszcze takie tutaj jest doprecyzowanie. Czy miałeś chęć zakończyć podróż i wrócić do domu? Że nie, kończę, wracam, bo dalej się nie da. Chęć takich nie miałem, bo podobało mi się i chciałem to zrobić po całości. Nie chciałem tego przerywać. No,
były tam takie namowy, no bo mojej siostry, mój sześniak tak naprawdę, miał mieć komunię w tym czasie. No ale, ale jednak zdecydowałem, że dokończę to tak naprawdę. Okej, ale a propos tego kryzysu, co mówiłeś, to nie było taki kryzys mocny, że nie, dobra, spakuję się rano i... Z bólem nogi? Tak? Nie, nie, no jednak jestem przyzwyczajony do takiego czegoś, że coś mnie co jakiś czas boli. Więc nie, nie, to absolutnie tak nie myślałem. Raczej myślałem, że a, to teraz będę chwilę dłużej szedł na przykład, nie? Żeby ta noga jakoś odpoczęła, czy żeby zminimalizować ten ból. Czy miałeś jakieś, na trasie jakieś sytuacje niebezpieczne? Ze względu na ludzi albo na zwierzęta, bo też wydaje mi się, że często ludziom się wydaje, że jak jedziemy gdzieś przez jakieś okoliczności przyrody, to ciężko może być ze zwierzętami, że one nam zakłócają ten, czy wręcz jest niebezpiecznie z tego powodu. Nie, chyba nie. Nie miałem żadnej styczności ze zwierzętami. Jak spałem w Bieszczadach, już na zjeździe z Bieszczad, w takiej miejscowości. W takim, że tak powiem, przy takiej budce, trochę leśnej, trochę nie, mniej więcej tak jak tutaj jesteśmy. Jeden z mieszkańców przechodząc się spytał, czy ja tutaj śpię. No lekko się zdziwił, mówił, że trochę niebezpiecznie, bo tutaj no, u sąsiada na ostatnio niedźwiedź wyciągnął śmietnik na przykład, nie? Ale, ale z reguły no, zwierzęta w Polsce nie są niebezpieczne, nie? Gdzieś tam słyszałem, że właśnie też w Brysie, w okolicach Bieszczad, no ale one się raczej boją bardziej nas niż my ich, nie? Czy miałeś na trasie sytuację wsparcia ze strony innych osób? Tak, miałem, miałem od znajomych nocleg, dwa noclegi takie na trasie, to rzeczywiście pomogło to dodajmy, że od strony osób jakby postronnych, nie że znajomych, tylko jakieś takie, nie wiem, mijałeś się z kimś, jakieś takie wymiana jakichś doświadczeń, sprzętu, coś Na trasie, tak, no. Czy tam ktoś ci zaproponował nocleg, tak, nie wiem, w ogródku, czy coś w tym stylu? Bardziej to jakieś ja musiałem się pytać, czy mogę tu gdzieś przenocować, ale zazwyczaj ludzie byli bardzo, bardzo miło nastawieni. Gdzieś tam machali na trasie, czy tam trąbili, że powodzenia, czy coś, że widzieli, że ktoś gdzieś jedzie z daleka, obładowany. Czy jak jacyś rowerzyści też się dołączali i jechali ze mną przez kilka kilometrów, czy ja z nimi i no sobie gawędziliśmy, że tak powiem. No to też się przydaje na takiej długiej trasie, gdzie jedziesz cały czas sam, nie? A jak mówiłeś o tym noclegu, to miałeś taką sytuację, że poprosiłeś gdzieś o nocleg i się udało faktycznie, czy... Tak. No, zdarzało mi się takie odcinki, że rzeczywiście nie było wolnej przestrzeni, że takiej niczyjej, której mógłbym przenocować. I pytałem się po prostu, czy mogę się rozłożyć z namiotem gdzieś za domem. Zazwyczaj ludzie byli pozytywnie nastawieni. To też trzeba się, no, z miłym nastawieniem poprosić, że tak powiem. Często ludzie są pozytywnie nastawieni. A wspominałeś jeszcze też o innych podróżnych. Sporo ich było na trasie? Spotkałeś kogoś takiego, kto też jechał tą samą trasę mniej więcej dookoła Polski? Chyba drugiego dnia spotkałem dwie osoby, które jechały w przeciwną stronę, dookoła Polski też. Pierwszego dnia, gdy zrobiłem sobie pierwszą w ogóle przerwę, koło Gozdnicy na ławce zobaczyłem jakiś tam link z Instagrama i rajd dookoła Polski. To tak mnie trochę ucieszyło. Ale później już nie widziałem. Nie widziałem ludzi, którzy też to robili. Koło chyba Wodzisława Śląskiego spotkałem jednego mężczyznę, który mówił, że chce to zrobić też. No i w tym roku, na tamte wakacje, też przyjechał właśnie dookoła Polski sobie rowerem. Aha, czyli jakiś tam kontakt też został? Tak, no jakiś kontakt został. Udało się. Okej, chwila o ekwipunku. Ponieważ jechałeś rowerem, ile kilogramów ekwipunku miałeś ze sobą? Ile możemy na taki rower zabrać? Możemy zabrać to... naprawdę dużo i to jest właśnie ryzykowne, że tak powiem, bo tu masz ograniczenie, że na plecach czujesz to. Tak, po kilku godzinach już naprawdę się robi to kilka gramów ciężkie. No tak, trochę tak. A tutaj
A no, dlaczego, dlaczego to ryzyko? Bo na rower właśnie mi się wydaje, że bo jeżeli dużo wziąć. I... jesteśmy na terenie płaskim, jeżeli się zaczną górki, to czuć to. Czuć to na podjazdach, że jest rzeczywiście, że wciągasz tak naprawdę prawie swoje drugie połowę masy. No bo łącznie z rowerem miałem prawie 40 kilo. Rower chyba 17, tutaj prawie 20 kilo bagażu. Więc było co dźwigać, co wciągać, nie? 20 kilo, no to trochę jest. No sam namiot mam taki ciężki, tak? Który waży 4,5 kilo. On jest taki dość masywny, ale chciałem, żeby był mocny. I to tak wyszło. A co byś po tej trasie wyrzucił? Czegoś ci zabrakło mocno? Co bym wyrzucił? Jakieś wnioski też ta trasa przyniosła? Czy jednak było już wcześniejsze doświadczenia już sprawiły, że już jednak tutaj było... z ekwipunkiem chyba wszystko trafione. Było, chyba wszystko było trafione. Może takich trytytek bym wziął więcej, żeby coś sobie tam naprawić, ale miałem całą garść, nie zabrakło mi, że tak powiem. Chyba nic. To już doświadczenia chyba zrobiło swoje, że wszystko to, co potrzebowałem, miałem, a czego mi zabrakło, to ewentualnie mogłem sobie dokupić. No ale nie miałem jakichś takich drobnych naprawy, to rzeczywiście podwiązywałem trytytką, gdzieś mi się sakwa urwała, no to ją zszyłem też tymi opaskami zaciskowymi. To jest w ogóle narzędzie, które to pomaga wszystko naprawić. Ja o dziwo tego nie wziąłem, ale jakoś... tutaj dodam dla porównania, że podczas mojej trasy pieszej ja miałem w plecaku jakieś 7-8 kg w plecaku, nie licząc jedzenia, więc w porywach po dokupieniu jedzenia mogło to być jakieś 9-10 kg. Czyli... Wody ile miałeś ze sobą? Wody miałem zazwyczaj... półtora litra. Nie więcej. Okay. Nie nosiłem za dużo. Miałem taki filtr do wody, że można sobie nabrać w strumieniu, przycisnąć do butelki. Więc to jest bardzo pomocne, bo nie trzeba ze sobą nosić dużo wody takiej butelkowej. Tak. No a woda jest najcięższa w sumie. No tak. Z tego wszystkiego, jakbyśmy chcieli za każdym razem mieć ze sobą 3 litry, no to jednak... dużo takich miejsc, gdzie mogłeś tą wodę uzyskać? Dużo, dużo. Jest bardzo dużo takich miejsc. Tak naprawdę na całym GSS-ie to miejsce, w którym był trochę problem z wodą, to były chyba Góry Sowie. Tam było tak, że praktycznie prawie 2 dni to minąłem jakiś jeden sklep i praktycznie było sucho dosyć. Ale tam miałem o tyle dobrze, że to co wspominałem o tych turystach, to na GSS-ie jednak jest ich więcej. Ja dziennie mijałem z 5-8 osób takich też turystów, więc zawsze jak się z kimś wymijało, to można było zapytać, jak tam dalsza część trasy wygląda. I akurat wtedy miałem też szczęście, że spotkałem przy samym wejściu w te góry kogoś i oni powiedzieli, że tam nie ma za bardzo wody, więc trochę zrobiłem zapasy. I było dobrze, ale tam było takie niebezpieczne w miarę miejsce, że 2 dni praktycznie nie było gdzie tego nabrać. Oczywiście, gdyby z tej góry trochę zejść, odbić od szlaku i zejść na dół, na pewno coś by się znalazło. No ale wiadomo, że wtedy nadrabiasz. Tak, to też nie jest pustynia. Nie miałem takiej konieczności, ale gdyby tak było, no to wtedy po prostu schodzisz gdzieś albo patrzysz, gdzie jest sklep i gdzieś odchodzisz lekko. Ale generalnie na całej trasie nie ma żadnego problemu z wodą praktycznie, czy to żeby się trochę umyć, czy żeby nabrać do picia, jak jest ten filtr. No i przede wszystkim dużo sklepów. W schroniskach też pewnie, no to tam pewnie można sobie nabrać. Tak, w schroniskach jak najbardziej. W schroniskach jest taka tradycja, że można za darmo zawsze dostać wrzątek też. No. To jest, zawsze można sobie tą owsiankę rano, gdy ktoś nocuje w schronisku, to przynajmniej tą owsiankę zrobić. Czyli na wodzie. Tak. Owsiankę. Tak, na wodzie. No nie, no jakbym jeszcze miał 1,5 litra mleka nosić ze sobą, to by mogło być ciężej. Dobra, a kto według ciebie jest w stanie pokonać taką trasę? Czy pokonanie takiej trasy to jest kwestia formy fizycznej, czy bardziej głowy, nastawienia i chęci? No. Każdy, kto ma przeciętną, że tak powiem, chociaż wydolność fizyczną i zapał, i chęć. No, tak mi się wydaje, no bo tu już tak naprawdę głowa tylko pracuje, że musimy to, chcemy to zrobić, chcemy zobaczyć coś więcej. To wszystko zależy od tempa, jakie sobie i kilometrażu, jakie sobie narzucimy. Pewnie u ciebie tak samo jest, no bo to jest tak naprawdę spacer. Taki długi spacer. Tak, no długi spacer, faktycznie tutaj głowa dosyć mocno, no trzeba po prostu chcieć to zrobić. No i to, co wspominaliśmy, że masz na to cały dzień, na ten dany swój odcinek, więc to inaczej się rozkłada. Plus oczywiście można sobie
nikt nikomu nie każe jechać 100 km dziennie rowerem, można by było jechać 70, 50. No 70 mi się wydaje, że to jest takie optymalne, wtedy, optymalniejsze, oczywiście rozsądne wtedy, bardziej. Wtedy jakiś dłuższy urlop byłby potrzebny i tak dalej, ale zawsze można sobie zrobić krótszą trasę. Ja na GSS-ie też spotkałem osoby, które szły na przykład odcinek, spotkałem taką parę, która szła główny szlak sudecki w odcinkach, po prostu jechali na rok. Mhm. Znaczy co roku jechali w inne miejsce, robili sobie tutaj, nie wiem, 60 km, jakieś dwa noclegi, potem wracali na następny odcinek i tak dalej, więc spotykając ludzi na trasie, spotkałem ludzi, którzy robili ten cały szlak, nie wiem, w 8-9 dni. Ja mniej więcej chyba miałem 14 dni. Wspominałem też o tych osobach, które miały noclegi wszystkie zaplanowane, oni chyba mówili, że w 18 dni robią, więc możemy sobie wszystko zaplanować w różnych czasach, w zależności od tego, jak chcemy to zrobić, jak się czujemy na siłach, nie? W sumie też spotkałem taką kobietę w wieku około, nie wiem, 50 lat. Mhm. Mówiła, że sobie co roku robi jakiś fragment po kilkaset kilometrów. Rowerem. Rowerem, tak, żeby to przejechać. No właśnie, czyli też możemy sobie to w takiej formie zrobić, nie, nikt nie każe od razu tego na raz, nie? Tak. Na raz machnąć. Czy w planach podobne wyprawy u Ciebie? Tak. Zobaczymy. Może nie aż tak długie, no bo rzeczywiście do tego trzeba mieć długi urlop, możliwość takiego wykorzystania, już teraz takiej nie mam. No ale zobaczymy. Nie zniechęciłeś się tą wyprawą? Nie zniechęciłem się, może rok później już trochę byłem bardziej sceptycznie nastawiony, ale jednak teraz znowu głód mi przyszedł takiego wyjazdu. Ale na razie nie chcę zapeszać, zobaczymy co z tego wyjdzie. I takie pytanko, co czułeś jak wróciłeś już do domu? Czy to była ulga, czy to był żal, że już koniec? Radość. Radość, że się udało, że jestem cały, zdrowy, że nic mi się nie stało. Rodzina cała moja się zjechała, to rodzeństwo z zagranicy. No to jest tam na czas wakacji, więc chciałem się z nimi zobaczyć. Wiedziałem, że się w końcu mogę spokojnie wyspać bez jakichś tam stresów, czy mnie ktoś nie znajdzie w nocy, więc to też trochę ulga. Bo to też mówimy, że jest na trasie raczej bezpiecznie, ale zawsze gdzieś z tyłu głowy trochę jest coś takiego, że się położysz, a ktoś się będzie kręcił, trochę jakieś tak, takie niewygody. Tak, no, nawet nie? Jeżeli nikt nie zaczepi, no to czasami ktoś podejdzie, zagada, i to jest też tak. Różni ludzie mogą podejść, no wiadomo, się człowiek musi trochę czuwać w nocy. Zawsze jakaś tam lekka obawa jest, ale ja u siebie nie miałem żadnych nieprzyjemnych sytuacji, ty tak jak mówisz też nie, więc raczej to nie jest norma. Raczej ludzie byli bardzo pozytywnie nastawieni, nie? Do tego, co się robi. Tutaj ja wspomnę, bo na trasie miałem taką sytuację już pod sam koniec, chyba to już było przed Świeradowem, wymieniałem się też z jednym właśnie turystą, który szedł GSS i on mówi, że ale już masz fajnie, że już koniec. I tak mnie wtedy się zastanowiłem właśnie nad tym pytaniem, czy dla mnie to było fajnie, że już koniec, czy jednak żal, nie? I to takie było pół na pół trochę. Mhm. Nie wiem, właśnie czy u Ciebie też było tak, że jednak jeszcze trochę fajnie by się było pomaszerować, czy już jednak, że już, fajnie, już koniec, już zrobione. Miałem chyba tak po 2 tygodniach, że no już ciężko, nie? Tak naprawdę, że już bym w sumie wrócił do domu. No ale jednak, a tu jeszcze, to jeszcze to kawałek. Jednak tak, że coś się kończy też, nie? No trochę. Coś się kończy, ale no, w planach następne rzeczy, więc zobaczymy. Okej, dobrze. Myślę, że to chyba tyle. Dzięki, że zgodziłeś się na nagranie. Dzięki również. Mam nadzieję, że kogoś ta rozmowa zainteresuje i zachęci do takich aktywności. Albo nawet jeżeli nie takich długich, no to przynajmniej do takich, żeby sobie spróbować swoich sił, przynajmniej w tym jakimś jednym noclegu, nie? Tak, zacząć. Dwudniowe takie wycieczki też robią dobrą robotę. Też można. I potem można iść w to troszeczkę dalej. Tak. Bo myślę, że jeżeli ktoś przełamie ten pierwszy taki, taką niepewność związaną z tym jednym noclegiem gdzieś, to wtedy już. To wtedy już idzie. Możemy. Najgorzej jest wyjść z domu. Ja mam chyba taką zasadę, że się zmotywować i spróbuję, wyjdę, zobaczę jak to będzie. Przygotowanie ta niepewność jest najgorsza. Dokładnie. Dobra, to dziękuję za wywiad. Dzięki również. I do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia.